Dobrze, 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 dobrze. Ojej. Za plecy mu ta piłka poszła. Uderz. Tak. Żółtą kartką został ukarany zawodnik ludzki. Sebastian Kopyciuk. Dobry strzał! A trzecią bramkę dla Gwarka to był Adam Kreciesa, grający z numerem 7. Dobrze! Idziesz! Strzał! A drugą bramkę zdobył dzisiaj Tadeusz Urwańczyk. W tej chwili Gwarek prowadzi 5-1. Tak jest! Gdzie sam, bo nie jest, nie ma nikogo! Tak! Daj mu! Strzał! Yeah! Karol Hejda z numerem 9 zdobywa bramkę. Stan meczu 6-1. Żółtą kartką został ukarany zawodnik wyzwolenia, grający z numerem 5 Kamil Świętek. Jest to druga żółta kartka w konsekwencji czerwona. Ale hopie. Tak, wyszedł za daleko, to było widać.
trzecią bramkę dla drużyny gorskiej zdobył grający z numerem 17 Dawid Porwik. Stawę tu 6-6 i w tym momencie sędzia zakończył spotkanie. Tak jak powiedziałem, Paryk pokonał wyzwolenie 6-6. Bramki zdobyli Adam Krzyciesa z Wolnego, dwie bramki Sebastian Koszmańczyk, dwie bramki Tadeusz Urbańczyk i jedną bramkę Karol Hajda dla drużyny Gwarka.